Cześć, witajcie na dzisiejszym filmie. Jak wiecie, zbieram banknoty prl ale szukam tych o specjalnych numerach. Niekoniecznie stany muszą być idealne, tak jak tutaj banknot na dzisiejszym filmie radarowy, tak zwany palindrom, czyli czytany od końca i od początku, jeśli jeszcze ktoś nie wie, co to jest radar palindrom, no to spójrzcie, że czytany od początku 6690966 i od tyłu 6690966 ma dawać zawsze tą samą cyfrę. Radar to nie jest 6690669, tylko tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Banknot Fryderyk Chopin, 82 rok, 1 czerwca, 1 czerwca, Dzień Fryderyk Chopin, bardzo piękny banknot z okresu PLU. I tutaj właśnie ta cyfra niesamowita. Jaka cena za taki banknot? A więc ja go kupiłem za symboliczną cenę. 10 złotych, słuchajcie, 10 złotych za taki banknot z i ja go wyceniam drożej, moim zdaniem on jest więcej wart, natomiast możecie się ze mną nie zgadzać, możecie pisać w komentarzu, że ten banknot jest warty niewiele. Słuchajcie, takie zniszczone banknoty z Chopinem, no to do 5 złotych Natomiast numer specjalny moim zdaniem to jest warty około 50 zł, ale to jest tylko moja ocena. Możecie się z tym nie zgadzać. I to jest jak najbardziej wskazane, jeżeli ktoś twierdzi, że inna jest kwota, no to piszę w komentarzu. Dla mnie to jest piękny banknot z tym numerem wyjątkowym, i takie bym chciał zebrać, żeby banknoty miały numery wyjątkowe. No i jeszcze szybciutko, druga strona, przepiękny banknocik Polones. I ja już ten bank to sobie schowałem do takiej koszulki, to wkłada się do albumu, słuchajcie. Tak to ładnie potem wygląda. Mam nadzieję, że to więcej się nie będzie niszczyć. I wszystkie takie akcesoria na banknoty, na monety kupicie w tym sklepie Esnumizmatyka. Link do sklepu znajdziecie poniżej 10% zniżki na mój kod Zakapion 2022 do końca roku i wielokrotnego użytku. I można zbierać resztę banknotów w PRL-u, pięknie to sobie oglądać, zbierać sobie od tych najtańszych, oczywiście nie trzeba wielkich nakładów w inwestycji, bezinwazyjnie to oglądamy, można się cieszyć tym przeglądać i ładnie to wygląda. Trzymajcie się i do następnego hej!